Przypomnijmy, że pożar wybuchł w poniedziałek około godziny 9:30, gdy strażacy przybyli na miejsce. Jedna z zewnętrznych hal, w której najprawdopodobniej powstał pożar, była już całkowicie objęta ogniem. Płonęły papierowe kartony i inne materiały łatwopalne, przez to pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Działania strażaków skupiły się na obronie budynku, w którym znajdowały się chemikalia. Akcja trwała aż 39 godzin i zakończyła się dopiero w środę po północy. To były bardzo trudne i skomplikowane działania, podkreśla zastępca komendanta lubińskiej straży. Na to złożyło się wiele czynników, między innymi bardzo w pewnych momentach silny wiatr, który utrudniał prowadzenie działań gaśniczych, jak również, jak się okazało w trakcie działań, wystąpił problem z zaopatrzeniem wodnym, to znaczy sieć hydrantowa po prostu okazała się, nie była na tyle wydajna, żeby zaspokoić nasze zapotrzebowanie w wodę. Dopiero po przyjeździe samochodu cysterny z Wrocławia, zbudowaniu magistrali zasilającej z rzeki Zimnicy, dopiero to zaopatrzenie wodne wróciło. Przyczyny pożaru wyjaśniają policjanci i prokuratura. Prokuratura rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo o czyn z artykułu 163 paragraf punkt 1 kodeksu karnego, to jest dotyczące pożaru. W toku dotychczasowych czynności przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłych z zakresu budownictwa, pożarnictwa i z zakresu ochrony środowiska. Na tą chwilę nie ustalono przyczyny tego pożaru. Będzie to przedmiotem badania biegłych i wydanych w tej mierze opinii. Strażacy wyliczają, że do akcji skierowano aż 41 zastępów zarówno ochotniczej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Były to wozy gaśnicze z powiatów lubińskiego i wołowskiego, a także z Legnicy, Wrocławia oraz ze Złotoryi. Działania prowadziło 115 strażaków. Właściciel nie zdążył jeszcze oszacować strat, ale będzie je trzeba liczyć w milionach złotych. Przyczyny pożaru wyjaśniają policjanci oraz biegły z zakresu pożarnictwa pod nadzorem prokuratury.